Witam na moim kanale, który jest poświęcony zgłębianiu wiedzy z zakresu sposobów rozwiązywania zadań ilościowych ekonomicznych, w tym również z mikroekonomii. Nazywam się Alicja Miazgowicz i jestem korepetytorką od 2002 roku, która wspiera studentów w zrozumieniu i praktycznym zastosowaniu zasad ekonomii i matematyki w kontekście mikroekonomii, szczególnie w kontekście praktycznym. Dzisiejsza playlista nazwana Mikroekonomia skupia się na istotnych przykładach metod użytecznych w mikroekonomii. Na tej playliście omawiam koncepcje takie jak użyteczność krzywej obojętności oraz prawo malejącej użyteczności krańcowej. Przedstawię również zagadnienia związane z analizą popytu, w tym elastyczność cenową popytu mierzoną w sposób łukowo czy też procentowo. W ramach przykładów omówię również tematy związane z analizą produkcji, maksymalizacją zysku w warunkach konkurencji doskonałej oraz w warunkach monopolu. Zajmę się również analizą równowagi rynkowej oraz krzywymi możliwości produkcyjnych. Nie zabraknie również badania jednorodności funkcji, produktywności oraz różnych form rynku, takich jak monopol czy oligopol. Materiały te mają na celu przekazanie minimum teoretycznej wiedzy, a bardziej na pokazanie praktyki. Zachęcam Was do uczestnictwa w życiu tego kanału. Oglądajcie te filmy, zadawajcie pytania i dzielcie się swoimi uwagami. Wasze opinie i sugestie są dla mnie ważne, bo pomagają mi tworzyć nowe tematy, nowe materiały. Czekam również na propozycje tych tematów, które mogłabym omówić w kolejnych filmach. Czekam również na Wasze komentarze. Mikroekonomia stanie się dla studentów kierunków ekonomicznych bardziej zrozumiała i przystępna. Udostępniajcie filmy innym studentom, żeby oni również mogli skorzystać z filmików nie tylko z samej mikroekonomii. Jako korepetytorka jestem tu, aby wspomóc Was w nauce. Pozdrawiam Was i zapraszam do subskrypcji.